Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziś chciałbym za zaprosić wszystkich zainteresowanych do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej zatytułowanej Nowy Wielki Kryzys: Oblicza przebieg i skutki pandemii COVID-19. Konferencja organizowana jest przez Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim przy współudziale partnerów zagranicznych, w tym Uczelni z Gruzji i Ukrainy odbędzie się w dniach między 12 a 13 maja 2022 roku. No i składa się z kilku bardzo moim zdaniem ciekawych, ciekawych paneli. Przede wszystkim warto podkreślić, że wprowadzona przez Światową Organizację Zdrowia pandemia COVID-19, wprowadzona w marcu 2020 roku, no ma ogromne. Ogromny wpływ miała i ma, i jeszcze będzie miała nie tylko na kwestie ekonomiczne, ale także na kwestie polityczne, prawne, a także społeczne, i właśnie w taki sposób są stworzone obszary tematyczne tej konferencji. Jeśli chodzi o medyczny aspekt pandemii, nie będę się tutaj zagłębiał w to, nie jestem tutaj specjalistą, ale będą poruszane kwestie i aktualnej wiedzy medycznej na temat wirusa SARS-CoV-2 i kwestie globalnego systemu ochrony zdrowia i kwestie szczepionek i kwestie przeciwdziałania pandemią itd., itd., Natomiast jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze, jeżeli chodzi o wymiar ekonomiczny i skutki chociażby wprowadzanych lockdownów, no, będzie, będą, będzie podczas konferencji poruszanych mnóstwo tematów związanych i z wpływem tych lockdownów na globalne łańcuchy dostaw, i jeśli chodzi o kwestie modelowania matematycznego tej pandemii COVID-19, skutki ekonomicznego zastosowania modeli matematycznych dla poszczególnych krajowych gospodarek, i kwestie zmian na, w rynku, na rynku pracy. I kwestie, oczywiście, związane z rozwojem internetu, różne, powstawania nowych trendów, różnego rodzaju uwarunkowań związanych z, z takim no, czasowym ograniczeniem normalnej pracy. To także oczywiście aspekt polityczno prawny, nie tylko prawo krajowe, ale także prawo międzynarodowe, to także udział sił zbrojnych w wybranych państw w walce z, z, z właśnie z pandemią, ale także różnego rodzaju zagrożenia związane chociażby z, z działaniami. Nazywanymi często hybrydowymi misjami medycznymi. No i wreszcie aspekt polityczno-sekuritologiczny, -sekur że tak to określimy, czyli też aspekt także geopolityczny, wpływ tych wszystkich lockdownów, wpływ ogłoszonej przez WHO pandemii na kształt ładu globalnego, architekturę bezpieczeństwa międzynarodowego, na procesy deglobalizacyjne, na kształt walki informacyjnej, kształtowanie się nowoczesnej broni biologicznej tego typu aspekty będą, będą poruszane. No i oczywiście nie sposób także nie wspomnieć o społecznym wymiarze pandemii o tych wszystkich aspektach socjologicznych, psychologicznych o także teoriach spiskowych różnych takich niekonwencjonalnych narracjach dotyczących COVID-19 czy, czy samego wirusa SARS-CoV-2. To myślę, że będą bardzo również ciekawe, Ciekawe tematy, które będą prezentowały badania, takie, można powiedzieć, świeże badania przedstawicieli różnych dziedzin i dyscyplin naukowych. Zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia oficjalnej strony konferencji konferencja.org.pl. Link znajduje się w opisie do tego filmu i w komentarzu. Tam są wszystkie informacje na temat i Rady Naukowej, i, i przebiegu konferencji, i także możliwości zgłaszania się. Ze swojej strony serdecznie Państwa zapraszam do Ostrowca Świętokrzyskiego w dniach 12-13 maja do udziału, do udziału w tej konferencji. Do zobaczenia.